Czy można przeżyć awarię stroju sprzężynowego? Takie pytanie pewnie zadaję sobie po tym, jak zobaczyłeś Śmierć Papagaja we FNAF-ie 3, w filmie FNAF, albo przeczytałeś to w książce. I jeśli to pytanie sprawiło, że nie dawałeś rady się wysrać rano, to może srać spokojnie, bo dziś odpowiem wam na to pytanie. Nie będziemy w tym filmie gadać o tym, czy realistycznie taki strój mógłby istnieć i czy dałby radę cię zabić i inne takie kłopoty, bo mi się nie chce, a mówimy tylko i właśnie to, czy mógłbyś przeżyć w takim stroju, czy ktoś mógłby cię uratować i to, jak on działa, przy okazji posługując się wiedzą biologiczną z 5 klasy szkoły podstawowej. I uwierzcie mi, jak powiem, że konkluzja tych moich dzikich przemyśleń może was trochę zaskoczyć. Także cześć moi drodzy, ja nazywam się Paweł Artur i witam was w nowym roku 2024. A dziś odpowiem wam na pytanie, czy przeżyjesz awarię stroju sprężynowego. Zapraszam. Więc na początku powiem wam, jak działa taki strój, bo głupio się o czymś słucha, jak się nie wie, o co chodzi. Stroje sprężynowe zostały nam po raz pierwszy przedstawione w trzeciej części Five Nights at Freddy's i mają dwie funkcje. Mogą działać jako animatroniki, ale także jako kostiumy, takie dwa w jednym. Działają na zasadzie sprężynowych zatrzasków, które można cofnąć, aby zrobić miejsce dla człowieka. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak będzie zbyt duży nacisk na sprężyny albo wilgoć, czyli tak jakbyś, nie wiem, obślinił się w tym stroju, to zatrzaski wracają na swoje miejsce i umierasz. Czyli reasumując, stroje sprężynowe to taki januszek, aby było taniej, szybciej i łatwiej. Ale jeśli taki strój zawiedzie, to zabija ci pracownika, tracisz sprawny strój i jeszcze animatrona, czyli taka trochę chujnia. No i uwierzcie mi, jak powiem, że to nie jest zbyt mało bolesna, a co najważniejsza, szybka śmierć. Na potrzeby moich dzikich przemyśleń powiem wam, że stroje są nowiutkie i wszystko działa tak, jak powinno. I tutaj posłużę się przykładami z książki i filmu, bo jeśli wy wywnioskowaliście coś z 22 pikseli nakurwiających makareny na środku ekranu, to gratuluję. Ja niestety nie jestem taki obdarowany, ale na szczęście mamy model Springtrapa i szczątek Williama, także to trochę nam pomoże, ale ostrzegam, tu będzie dużo spekulacji i teorii. Pan William Afton w książce mówi nam, jak wygląda awaria stroju sprężynowego. Jeśli uruchomisz te sprężynowe zamki, wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie zamki się otworzą i zrobią głębokie rozcięcia na całym twoim ciele, a sekundę później wszystkie elementy robota, które przetrzymywały wszystkie te ostre kawałki metalu i plastiku, momentalnie wbiją się w twoje ciało. Umrzesz, ale powoli. Będziesz czuł, jak przebijają ci kolejne narządy. Kostium zrobi się mokry od twojej krwi, a ty przez długie minuty będziesz wiedział, że umierasz. Będziesz próbował krzyczeć, ale nie będziesz w stanie. Twoje strony głosowe będą przecięte, a płuca wypełnią się twoją własną krwią, aż się w niej utopisz. Tak to wygląda w filmie. A tak w grze. Jak państwo widzicie i słyszycie, boli jak skurwysyn, ale te stroje zabijają nas trochę inaczej, albo działają trochę inaczej. Co mam przez to na myśli i czemu nam to będzie potrzebne w rozumowaniu tego, czy możemy przeżyć i dlaczego to się kurwa różni, skoro to jest jedno i to samo? Na to trzecie pytanie szukajcie odpowiedzi u tego koleżki. I just can't do it, I can't take this shit no more, man! I ja na pierwszej i drugiej już odpowiadam. Jeśli spojrzymy na działanie Ellie w filmie, czyli takiego trochę innego stroju sprężynowego, to widzimy, że jest atakowana tylko i właśnie część brzucha i klatka piersiowa, albo okolice jej. I to w taki sposób, jakby wbijał ci ostre kołki w żebra. W książce natomiast atakowane jest praktycznie wszystko, oprócz głowy, co pięknie ilustruje ten obrazek. Patrzcie na to, każda inna część tułowia jest atakowana przez zatrzaski. No, nie ma chuja we wsi, że to jest do przeżycia. W grze widzimy, że endoszkiet w jakiś sposób przebija twardą czaszkę człowieka, przebija mu oczy i tak dalej. Widzimy też, że zatrzaski raczej ściskają ciało i prawdopodobnie pomału łamią kości, a nie w książce czy filmie przebijając skórę i zostawiając rany na całym ciele. Oczywiście nie będę tu się dalej spuszczał nad tym modelem, bo William to chyba w życiu koło człowieka nie stał, ale no cóż, to jest jedyne, co możemy wyciągnąć z gry. Ale Paweł, przecież jest jeszcze Scrap Trap! Nie rozmawiam o Scrap Trapie na tym kanale. No
to skoro omówiliśmy sobie, który strój i jak możecie zabić, powiedzmy sobie, który z nich jest najbezpieczniejszy, albo z którego można cię jakoś wyratować. I to nie jest taka prosta odpowiedź. Jeśli mówimy o potencjalnym uratowaniu człowieka, to sądzę, że jest to strój sprężynowy z gier. Jeśli teoretycznie miażdży ci kości, to masz największe szanse na przeżycie, niż jakby cię całe zaszlachtowało. Dodatkowo Fungi mówi, że teoretycznie masz wystarczająco czasu, aby gdzieś się udać, zanim się wykrwawisz, aby nie rujnować zabawy klientom, więc śmierć, albo raczej pełna aktywacja trwa o wiele dłużej i szansa na to, że zostaniesz uratowany, również jest większa. I teraz ktoś mi powie: Paweł Arturze, robisz kurwa fikołki logiczne. Po pierwsze mówię, że endoszkielet również przebija ci czaszkę, a po drugie Fungi mówi o krwi i animacja pokazuje krew. Okej, mądralo. Po pierwsze, patrzcie na tą animację. On nie umiera od razu, możemy przypuszczać, że endoszkielet wtedy nie przebił czaszki, a prawdopodobnie zrobił to dopiero później, kiedy więcej krwi nasiąknęło w sprężyny, bo gdyby było inaczej, William umarłby od razu. Po drugie, krew możemy tłumaczyć tym, że podczas miażdżenia ciała skóra w niektórych miejscach pęka, leci krew i dalsze napieranie zatrzasków pieromiarzy ci kości. I jeszcze wiemy, że w budynku, gdzie umarł William, jest mokro, co przyspieszyło działanie zatrzasków. Mogą to być chujowe argumenty, ale mówimy tu o pikselowej animacji i modelu, gdzie widać kawałki ciała i tylko mordę, która jeszcze absolutnie nie przypomina człowieka. Więc teraz pod uwagę weźmiemy dwa scenariusze. W pierwszym zatrzaski tupią się w miejscu, gdzie jesteś tylko ty, a w drugim koło ciebie są ludzie i potencjalnie traumatyzujesz jakiegoś dzieciaka, ale ktoś może zadzwonić po karetkę albo ci pomóc. Nie zdziwicie się chyba, jak powiem, że jeśli bierzemy pod uwagę pierwszy scenariusz, to raczej na pewno zginiecie. Jak nie od wykrwawienia, to od urazów, jak na przykład pęknięta czaszka albo utopienie się we własnej krwi. Więc przejdźmy do drugiego scenariusza. W filmie widzimy, że zatrzaski aktywowały się dopiero po ataku Cupcake'a, a nie kiedy William bił Mike'a albo chuchał i warczał w stroju. Czyli aktywować je jest ciężej, co nie zmienia faktu, że na stroju żadnej korbki czy innego chuja muja nie widziałem, więc przypuszczam, że aktywacja zamków równa się śmierci, albo William przerobił jakoś strój, aby był używany tylko i wyłącznie w funkcji stroju. Co też by tłumaczyło, czemu w masce nie ma springlocków, a strój przez to jest mobilniejszy. Więc skoro wiemy, że z tego to się raczej nie odratuje, zostają nam dwa kostiumy, z gier i książek. Warto wspomnieć również o tym, że w książce jest wyraźnie napisane, że cała akcja trwa ultra szybko, czyli działają szybciej niż w grze, więc pewnie dostaniesz takich urazów, że nie wychodzić z tego i pewnie będziesz pocięty, a jeśli krew dalej będzie wypływać, zatrzaski będą się dalej aktywować, w takiej sytuacji również umierasz. Jeszcze masz na sobie dalej strój, który trzeba zdjąć, więc no cóż, z tego raczej nie wyjdziesz. Myślę, że w stroju z gier, jeśli ktoś wystarczająco szybko zareaguje i nakręci zatrzaski z powrotem, to możesz to przeżyć, bo już wiemy, że zatrzaski działają trochę wolniej i zanim krew nasiąknie zatrzaski i nas zmiażdżą, to trochę minie. A jeśli byłoby inaczej i będzie tak samo jak w książce, krew dalej będzie spływać, zatrzaski będą się aktywować i zignorujesz zalecenia Fungi'a i zamiast uciekać gdzieś, to zostajesz na miejscu i pomaga ci trzech gości, jeden odkręca sprężyny, drugi zdejmuje strój, a trzeci dzwoni po karetkę. Sądzę, że wtedy masz minimalną szansę przeżyć. Czyli końcowo, czy jesteś w stanie przeżyć awarię stroju sprężynowego? Ja, ale to taka dziwna odpowiedź. Po pierwsze, musisz mieć farta, po drugie, pomoc zewnątrz i po trzecie, nosić strój z gier, a nie z książek i filmu. Także nie wiem, czy taka odpowiedź was satysfakcjonuje? Nie, szczerze tak. Wiem, że jakbym był w uniwersum gier w NAFA z komputera, to raczej bym to przeżył, jeśli ktoś by przy mnie był. Także mam nadzieję, kochani, że film wam się spodobał. Jeśli macie jakieś uwagi, coś pojebałem, czy coś się ze mną nie zgadzacie, napiszcie mi w komentarzu. Ja to przeczytam, przedyskutujemy. Ewentualnie nagram drugą część tego filmu i poprawię swoje błędy. Ogólnie to jeszcze chciałem podziękować Ralfowi i Rawowi za te cudowne fanarty. Są naprawdę prześliczne. Więc to tyle, moi drodzy. Zapraszam was na Discorda, na Instagrama. Jeśli chcecie, aby wasz fanart pojawił się w następnym filmie, to wysyłajcie mi je na priv na Discordzie albo na specjalny kanał. Także no. To tyle. Kocham was. Pa, pa.